Dziś w audycji Muzyka Malowana Tekstem gościmy zespół AWE, a dokładniej jest ze mną Mariusz Michałowski. Dzień dobry, witam, dobry wieczór. Ale zespół AWE to nie tylko jesteś ty, który jest odpowiedzialny za całe zamieszanie. Również słyszymy Macieja Zamczałę, Roberta Sadowskiego, Mateusza Senderowskiego oraz Krzysztofa Kosińskiego, który jest realizatorem. Czy on również miksował waszą płytę, wasz krążek? Tak, dokładnie. Krzysztof Kosiński wspomagał nas tutaj w dużej mierze, jest realizatorem. Mieliśmy to szczęście, że w naszych szeregach jest taki człowiek, który jest władny i zna się na tym, żeby to wszystko ogarnąć, żeby efekt końcowy miał ręce i nogi, że tak się wyrażę. Także tak, to Krzysztof tam przyłożył swoją rękę do tego wszystkiego i ucho. Mam przed sobą wasz ten debiutancki album, który już narobił sporo zamieszania wśród recenzentów. Czy fakt, że nie można ściśle określić waszego stylu muzycznego, wynika z tego, że wy poszukujecie? Czy to jest taki zamierzony zabieg? Prawdę mówiąc, jakiegoś wielkiego zamierzonego nie ma tutaj wskazania na styl. Płynie to jak gdyby takim strumieniem natury i tego, co wychodzi z nas, co stwarzamy, co robimy. Dla mnie kierunek chyba jest taki bardziej w stronę alternatywy z elementami rocka, choć też na nowych piosenkach ciągnie do czegoś może bardziej melodyjnego, spokojnego. Czasami przychodzi moment, gdzie chcielibyśmy coś zadać mocniej. Nie zastanawiamy się mocno, jak ktoś też nad czymś pracuje, czy robię, to po prostu piszę to tak, jak przychodzi wena. Może to nie jest jakieś wybujałe, ale taka jest prawda. W taki sposób to działa. Bo ty jesteś głównie odpowiedzialny i za brzmienie, i za teksty, ale na tym albumie można powiedzieć, że słyszymy nawet funk, free jazz, czy nawet swing. Skąd taka u ciebie rozpiętość gatunkowa? Skąd inspiracje? Ja sobie tak jakoś kiedyś próbowałem przemyśleć, jak już to zaczęło nabierać takiego całokształtu, czyli kilku przynajmniej utworów, w jaką stronę to idzie. Inspiracje to jest gdzieś, myślę, że to są inspiracje, które gdzieś chodzą z tyłu głowy, że tak powiem, z dzieciństwa. Rzeczy, które bardzo mnie niosły, gdzie w pewnym wieku nawet takiego dojrzewania, czy bardzo młodzieńczego, muzyka stanowi element w człowieku takiej jakiejś potężnej wartości, zapewne do końca życia to idzie z ludźmi, ale w młodym wieku jest takim elementem wręcz takim czystym, niezabrudzonym elementami codziennego mocowania się z życiem, tylko po prostu ona jest jakby takim pomostem. I te wielkie melodie zasłyszane, gdzieś one w człowieku krążą i być może z tego drzewa wyrastają gałęzie, na których zbieram te owoce, gdzieś one mają źródło z zasłyszanych rzeczy, jakiegoś klasyki polskiego rocka, klasyki też rocka zachodniego, bo później też moje młodzieńcze lata przekuły się w nurt, gdzie poszedłem w strumień metalowy, konkretnego grania bardzo brutalnej, agresywnej, mocnej muzyki. To dziś to też ten element ze mną współgra, ale absolutnie nie zawężył on mnie do tego, żeby tylko iść w tą stronę. Zawsze zaglądałem na boki i inspirowałem się tym, co mnie pociąga, co mi się podoba. I ta wielorakość być może jest do wysłyszenia na tej płycie, że można wysłyszeć kilka elementów. To naprawdę jakoś płynie naturalnie, bez zamierzenia głębszego. A czy porównywanie na przykład twórczości zespołu do konkretnych formacji, w tym przypadku często spotykacie się z opinią, że na przykład utwór Credo jest podobny do twórczości Red Hot Chili Peppers. Czy to raczej irytuje was, czy raczej podnosi taką, czy traktujecie to w formie takiej nobilitacji? Nie, to cieszy. Tak naprawdę to cieszy i też jesteśmy, pozwolę sobie powiedzieć, takimi dojrzałymi muzykami, którzy sporo czasu są w tej pasji i ocieraliśmy się o różne składy, przebywaliśmy z różnymi muzykami i nabieraliśmy dojrzałości, że takie mocowanie się absolutnie to jest przez nas jedyne wymyślone i stwórczość jest po naszej stronie. Nie, ten element to wynika gdzieś z natury. Akurat ta piosenka jest dosyć takim dosyć zabawnym
jak gdyby credo samo w sobie nazwa też jak gdyby troszeczkę tłumaczy, że można pójść na całość i śpiewać bez względu na to, jak ktokolwiek będzie chciał to ocenić, a tam melodyka nie była zamierzona, aczkolwiek nam to nie przeszkadza, to porównanie wręcz jest nawet, tak jak wspomniałaś, nobilitujące, jest przyjemne po prostu, jeśli ktoś porówna do tak wielkiej grupy. Gracie wyłącznie autorskie kompozycje w rodzimym języku. Za teksty, za warstwę tekstową jesteś odpowiedzialny ty. Tak, to prawda. A było losowanie, kto ma pisać teksty, czy to tak naturalnie wypłynęło? Takim sprawczym wykonawcą tego wszystkiego jestem ja. W zamyśle miałem kilka piosenek zrobionych od A do Z. Wtedy było poszukiwanie ludzi. W dalszej części te teksty zwracają się jak gdyby ze mnie. To nawet nikt się nad tym nie zastanawiał, czy by robić jakieś losowanie. No tak to jest już u nas, że tak powiem, naturalnie płynie, że mi to, no nazwijmy to, nieskromnie wychodzi w tym naszym subiektywnym odczuciu i to ja je właśnie piszę. Można powiedzieć, że masz dosyć ostre pióro, choćby z tego względu, że wasz debiutancki album jest zaliczany do pewnego rodzaju próby podważenia dominujących schematów i pewnych przywar. Co was do tego głównie sprowokowało? Główny jakiś zaczątek pisania tekstu przychodzi naprawdę dosyć niespodziewanie, bo rzeczywiście są to jak gdyby różne aspekty. Troszeczkę politycznie nie wchodzimy w jakąś głębię, tylko sama forma politykowania na przykład może budzić, jak w niektórych tekstach tutaj to obrazuję, że ona potrafi mi zburzyć na przykład sen. Albo wszelakie inne rzeczy. Piosenka Skalpel jest takim naszym alternatywnym komentarzem co do operacji plastycznych, które sobie wykonują no, w dużej mierze kobiety, co nie jest niczym złym też tak naprawdę z naszej strony, nie jest jakimś krytykanstwem i oporem na to, co się dzieje w XXI wieku z upiększaniem, ale jednak jak wszędzie są jakieś anomalia, przerysowania i, że tak się wyrażę, przegięcia i troszeczkę w tą stronę idziemy, bo doskonale też wiemy, że gro pięknych kobiet i obdarzonych naprawdę urodą i ciałem jeszcze jest ten brak i jeszcze ulegają ciśnieniu tego nowoczesnemu, który poddają się pod nóż, pod inne machiny i różne specyfiki chemiczne, które mają im jeszcze bardziej upiększyć. Dla mnie jest to troszeczkę zarysowany, zaburzony już obraz siebie jako osoby, która kroczy to przez
przez ten nasz odcinek na ziemi i tak ten skalpel troszeczkę jest mocny w tekście. A w tym utworze również słyszymy Annę Kosińską, czyli rozumiem, że pani podpisała się pod tymi wszystkimi wartościami. No tak, Ania jest żoną Krzysztofa Basisty, jest fajną koleżanką z dużym poczuciem humoru i z wielką wyobraźnią, także że nie stanowiło to problemu, ponieważ zapewne podzieliłoby w dużej mierze też nasze zdanie na ten temat. Choć tutaj też dajemy wolność tym piosenkom. Nikt się jakoś nie upiera i nie utożsamia się z nimi aż tam dogłębnie, żeby one stanowiły jakiś tam jakąś wypadkową, z którą nie można dyskutować. Jest to jakaś tam ocena pewnej sytuacji, określenie, że no, w którymś momencie może się to nie podobać, jak to sobie na wyrost upiększyć chce siebie. Przykuć mi ręce. On chciał piękną panią na smak.
Skoro ty jesteś odpowiedzialny za teksty, to powiedz mi, jak powstają twoje teksty, kiedy? Czy jest jakaś konkretna może pora, czy jest konkretna inspiracja nawet do tego? Powiem szczerze, że w dużej mierze przylatują one jak gdyby znienacka. Czasami zdarza się, że no tak dwa razy mi się zdarzyło, że zatrzymałem auto na parkingu i w dzisiejszych czasach jest świetnie, bo wyciągam telefon, włączam dyktafon i wygwizduję melodię lub wyśpiewuję tam jakiś fragment, na którym często się później buduje cała reszta. A czasami też, gdzie już mamy jakiś zarys lub ja mam zarys melodyjny, to czasami nieraz trwa i po prostu wchodzi jakiś pomysł na zasadzie, tak jak jest piosenka też Ucieczka. No to mówię o jakiejś ucieczce tutaj i tak kiedyś takie dziecinne marzenie, żeby ukraść rakietę i polecić sobie stąd, no to dziś taki w dojrzalszy sposób jest o tej kradzieży rakiety, żeby uciec od tych codzienności, które tutaj nas nieraz łapią w takim mocniejszym kontekście. Zróbmy skok, razem ucieknijmy stąd. Trajektoria wprost na Mars, niech szukają nas. Niech nas szuka tu policja, stare cieć i zakonnica. Cała armia ziemskich sług nas już nie ma tu. Jest mi bosko, anioł trzyma mi żyroskop, a przed nami droga mleczna, ta ucieczka jest bajeczna. Bajeczna. A załogę mam tu przednią, święty krzew jest tutaj ze mną. Z tyłu grzecznie siedzi Shiva i za rękę Buddę trzyma. Oni też już są zmęczeni, że nie słuchał ich nikt na ziemi. Plan nasz wypalił.
poznajemy tę stronę Mariusza Michałowskiego, że również jest marzycielem, chociażby wyśpiewał to w utworze Każdy z nas. Tak, to jest utwór głównie o marzeniach. Jest, miałem zamiar wypisać, jak gdyby zagłębić się w rozpiskę tych marzeń, ale styl jakby później wykreowało się tak, wydaje mi się, fajny sposób wymienianie po prostu osób lub też tam drobnych sytuacji. Kto może marzyć? Każdy z nas może marzyć. Są to troszeczkę takie żonglowanie osobowościami lub profesjami między złodziejem, policjantem, między, załóżmy, prostytutką, a biskupem, a mędrcem czy głupcem. Każdy z nas po prostu ma swój czas na spełnienie tych marzeń też. Ale różnie się to kończy. Głuchy marzy, o krzyku marzy. Człowiek w chaosie marzy o ciszy. Ślepiec marzy o blasku słońca. Wszyscy marzą nie o tym samym do końca. Prostytutka marzy, biskup marzy, złodziej marzy, policjant marzy. Każdy z nas ma swój czas na spełnienie marzeń. Starzec marzy, dziecko marzy, narkoman marzy, dealer marzy, wisielec w kuchni straszy. Szara postać w oknie moknie, moknie. Każdy z nas ma swój czas na spełnienie marzeń. Jeden nie chce zmieniać świat, drugi tylko nasze. Geniusz marzy, głupi.
piec marzy. Dalaj Lama marzy. Ktoś tam marzy. Sługa marzy. Audycji Muzyka Malowana Tekstem interpretujemy album zespołu Awe, to zinterpretujmy teraz utwór Miasto Śpi. Ja osobiście bardzo lubię tę piosenkę. Ona rzeczywiście nabiera klimatu senności w początkowej swojej warstwie i opowiada o tym, jak to zapewne każdemu po całym dniu jest miło zanurzyć się za swoje kotary powiek i odpocząć. Ale też niesie życie rzeczy, które powodują, że człowiek nieraz nie zawsze może się dokładnie wyspać, ponieważ jest atakowany tym, co się działo danego dnia lub z przebiegu innych dni. No i taką troszeczkę robię wyliczankę, co może spowodować to, że człowiekowi ten sen nie wyjdzie do końca tak, jakby chciał. No i w tej wyliczance pojawiają się rzeczy według mnie, że jest to też telewizja, która, no chyba sporo osób się ze mną zgodzi, że wiadomości są przesycone. No może tak tam jest akurat, że telewizja moje oczy krwią nasyca, co troszeczkę jest przerysowane, ale w dużej mierze dzieje się tak. Dzieje się te wiadomości, wszystkie bomby, wojny, wypadki. Troszeczkę jednak, jeśli patrząc na przesilenie procentowe, no to jest pewnie z 80 do 20 jakichś strasznych wiadomości, a tylko 20 jakichś pozytywnych. Na tym opiera się dzisiaj news. To musi być krwawe, szybkie, mocne, drastyczne i w kółko mielone. Mhm. No i też tam się pojawia polityka. No i tak troszeczkę jest o tym, a ten Morfeusz czeka za tymi powiekami, chce z nami porozmawiać w taki sposób, żebyśmy już rano o tym nie pamiętali. Takie to są świetne rozmowy. A tutaj przychodzą raporty dzienne i czasami niszczą. To jest o tym właśnie. Znów miasto śpi, a ja nurkuję w myślach swych. Szukam wytchnienia pod powiekami, które mnie dzielą od moich zmartwień. Sny marzenia lenie nie wciągają, do fazy REM drzwi otwierają. Pozostał krok do Morfeusza, jest jednak coś, co nie chcę puszczać. To są jak zwykle dzienne raporty, które skutecznie niszczą sen dobry. Morfeusz schodzi do sfery marzeń, czas się mocować z wynikiem zdarzeń. Pierwsza to telewizja, co moje oczy ją nasyca. Drugie to wiadomości, co plują jadem bez litości. Trzecie to święte bomby, co pokładają w turbanach hordy. Czwarte to polityka, mój mózg mi. Chcę już zasłonić, od moich trosk skutecznie osłonić. Spokojnie wpłynąć w nirwany nurt, głowę są złożyć u Boga stóp. A z Morfeuszem dać się w rozmowę, której nad ranem już nie otworzę. I nie dopuścić, by doszło do tego, by powróciły myśli z dnia poprzedniego. Pierwsza to telewizja, to moje
na waszym debiutanckim albumie jest również utwór Zdeptać koronę. Jakim autorytetom zaprzecza ten utwór? No, rzeczywiście utwór startuje dosyć mocnym wejściem z pewnymi określeniami, które są jak gdyby czarno na białym, aczkolwiek nie mam zamiaru, bardzo jest miłe, jeśli ktoś to zauważa i przez chwilę się zamyśli, bo też w taką stronę chciałem to zrobić, aczkolwiek uderzanie tam tekstem na przykład, no przyrównując troszeczkę piosenkę Nie muszę słuchać dziadków sukienkę, by los swój złożyć na Bożych rękach, no i określa gdyby chęć wolności człowieka do pewnych reguł, że można to zrobić poza konwenansami, narzuceniami z góry. Ludzi, którzy często też nie stanowią tego, co chcieliby przedstawiać na przykład młodym ludziom. Ludzie mocno odsuwają się do jakiejkolwiek... Często tak jest, że troszeczkę odsuwają się niektórzy od religii przez to, że ludzie, którzy chcieliby im coś nakazywać, nie stanowią sami tego, co za tymi nakazami stoi. To jest troszeczkę też o tym. Złożyć na Bożych rękach. Dosyć ma kłamstwa sejmowej ławy. Wolę z dziewczyną napić się kawy. Tak. I bez namysłu popatrzeć w słońce. Drugiego programu Radia Opole. Wszystko to, co czujesz, za twarzą się mieści. Tuż pod kością czaszki, w kąciastej przestrzeni. Neuron.
do neurona, impuls ci wysyła. Masz się teraz zaśmiać, czy już masz z oczu wylać? Wszystko to, co czujesz, za twarzą się mieści. Tuż pod kością czaszki, kopczas tej przestrzeni. Neuron do neurona, impuls ci wysyła. Masz się teraz zaśmiać, czy już masz z oczu wylać? Wszystko to, co czujesz, za twarzą się mieści. W środku twojej głowy, wilgotnej przestrzeni. Inny przeto twierdzi, że wszystko w sercu nosi. Dla mnie jest to pompa, co krew tylko przenosi. Kto inny chętnie doda, że w sobie duszę ma. A ja się grzecznie pytam, a dowód na to masz? To nie jest takie proste, co w głębi człowieka siedzi. Na zewnątrz fajny kostium, a w środku może śmieci. Tak. Wiem też, że powstaje wasza kolejna płyta. Czy masz już może teksty gotowe? Tak, mamy już trzy piosenki. Bardzo uważam, jedną tak chciałbym tutaj wrzucić na wierzch. Tytuł ma bardzo wymowny, Miłość. I będzie wyśpiewana z naszą koleżanką Małgorzatą Kaczmarek, która jest bardzo dobrą wokalistką i zgodziła się z nami to zaśpiewać. Jest to na zasadzie wymian, rozmowy, myślę, dojrzałego mężczyzny z kobietą. Myślę, że są to słowa i zdania, które ludzie, którzy zanurzają się w szczęściu, a nawet w miłości, mają one znaczenie. Bo dziś też jest tak troszkę, wydaje mi się, że słowa są nadużywane, prawda? Czy brutalne, albo też miłosne. Ludzie wszystko kochają, wszystko lajkują, wszystko jest świetne, wszystko jest miłosne. A jak chcę powiedzieć to w pełnej wersji, poczucie miłości, no to chyba jest, jak dla mnie, jedna z wyższych wartości, którą może człowiek sobie zaskarbić. A dziś troszeczkę jest to wyświechtane, tak uważam. No to tak, ale są trzy piosenki, ale żeby nie było tak słociutko, to jedna z piosenek nowych będzie miała tytuł prawdopodobnie Roboczy, ma przynajmniej Rewolucja. I tak to z nami jest. To kiedy będziemy mogli się spodziewać tego albumu? Z singlem wchodzimy na przełomie kwietnia i maja do studia w Bydgoszczy, MG Studio, i tam będziemy nagrywać te piosenki. Na początek te trzy właśnie. No to czego możemy wam życzyć?
Ja myślę, że zwyczajnie szczęścia, bo w tym słowie naprawdę wiele się mieści. Szczęścia, szacunku, które cały czas mamy wobec siebie, zwyczajnie takich rzeczy. I zdrowia. To jest chyba podstawa. Yeah.